Jak powiedział kiedyś Alfred Hitchcock, film powinien zaczynać się trzęsieniem ziemi, a potem napięcie ma tylko rosnąć. Ja też postanowiłem zacząć od takiego trzęsienia ziemi, stwierdzeniem, że człowiek jest istotą myślącą. Gdy przygotowywałem się do tego wystąpienia, dowiedziałem się, że aby wygrać ten konkurs, potrzebuję w pierwszej kolejności poznać swoją widownię. Zrozumieć jej oczekiwania, potrzeby. Czyli powinienem działać w myśl zasady: daj człowiekowi to, czego potrzebuje, a on pójdzie za tobą. Z drugiej jednak strony często jest tak, że ludzie nie wiedzą, czego chcą. Świetnym przykładem takiej osoby był bez wątpienia Steve Jobs. Jobs w ogóle był ciekawym człowiekiem. W 1983 roku szukał kandydata na stanowisko prezesa firmy Apple. Zaproponował je Johnowi Scaleyowi z PepsiCo. Scaley się wahał. Wtedy Jobs zadał mu dzisiaj bardzo słynne już pytanie. Czy wolisz do końca życia sprzedawać słodzoną wodę, czy pójdziesz ze mną zmieniać świat? Biznes wymaga myślenia. Gdy ja zaczynałem swój biznes, o jego prowadzeniu nie miałem bladego pojęcia. Nie miałem żadnej szkoły w tym kierunku skończonej. Nie czytałem też na ten temat żadnych książek. Totalny spontan. Ale ten sposób działania pozwolił mi zrozumieć jedną rzecz. Że to, jak wygląda firma, jak działa, w którą stronę idzie, zależy w dużej mierze od tego, jakim ja jestem człowiekiem. Jak myślę. A to z kolei zostało ukształtowane przez środowisko, w którym się wychowywałem, w którym rosłem, w którym potem pracowałem. To jak duże oddziaływanie ma na nas środowisko, dowiedziałem się stosunkowo niedawno. Gdy zmieniłem swoje zainteresowania i z informatyka stałem się filmowcem, fotografem, a potem człowiekiem od reklamy, zacząłem przyglądać się bardziej temu, co dzieje się wokół mnie. Te zainteresowania w pewnym sensie wymuszają na człowieku taką większą uważność. Interesowałem się swoją publicznością. Chciałem poznać jej preferencje. Ta wiedza jest potrzebna chociażby po to, żeby tworzyć lepszą reklamę. Reklamę skuteczniejszą. Czyli reklamę, która lepiej sprzedaje. Z drugiej jednej strony pomyślałem sobie, czy rzeczywiście tak jest, że najważniejszą rzeczą jest karmić świnię, byle ona szybciej rosła? Pierwszą książkę, którą przeczytałem na temat reklamy, była książka Davida Ogilvy o reklamie. Pisał on w niej, że kluczową rzeczą w reklamie jest informacja o produkcie. Ale już kilka lat później, we wznowieniu tej samej książki, wspomniał, że coraz większą rolę odgrywa forma oraz atrakcyjność tej reklamy. Dzisiaj już informacja w produkcie zeszła na drugi plan. Dzisiaj, jak udowadniają również amerykańscy naukowcy, człowiek kieruje się przy zakupach głównie emocjami. Cena 4,99 wydaje się mieć większe znaczenie niż informacja o produkcie. Marka ma większe znaczenie niż produkt. Te same spodnie z inną metką będą inaczej kosztować. Temat emocji poszedł tak daleko, że firmy przestały się już koncentrować na wywoływaniu ich. Zaczęły nas o nich informować. Świetnym przykładem takiej reklamy jest reklama jednej z marek samochodów osobowych, która głosi: napęd na wszystkie twoje zmysły. Czyli jak rozumiem, zmysł smaku i węchu też. Kiedyś na jednym ze szkoleń filmowych jeden z prelegentów powiedział: pamiętajcie, że widz jest inteligentny. Uszanujcie to. Czy tak ma wyglądać budowanie relacji z klientem, o których tak dużo dzisiaj się mówi? Czy tak ma wyglądać budowanie marki osobistej? Pani Olu, pani zostawi tą kasę, podejdzie tutaj na chwilę do mnie. Wie pani, chciałbym, żeby pani od dzisiaj mówiła: dzień dobry, do widzenia i
życzyła miłego dnia każdemu klientowi. Rozumie pani, no, budujemy takie relacje z klientem. No to niech pani już idzie. Tak to mniej więcej wygląda praktycznie. W tym roku na wakacjach widziałem taki napis na jednej ze stacji benzynowych: witamy wszystkich. Zamknięte. Coraz częściej na szkoleniach słyszę takie stwierdzenie, że pamiętajcie, klient jest coraz bardziej świadomy. Co to do końca dokładnie znaczy? A dokładnie znaczy to tyle, że nie możemy klienta już dzisiaj walić w rogi. Tak jak kiedyś. Do tej pory go dymaliśmy, dzisiaj budujemy z nim relacje. Mało tego, nawet się z nim zaprzyjaźniamy. Taka udomowiona, zaprzyjaźniona świnia na rzeź. Podobno gwiazdki i drobnym druczkiem też już nie działa. No przecież w dobie nawiązywania relacji raczej nie powinno mieć to racji bytu. Ale jak podejść do reklamy, która głosi, że nowy samochód w salonie kosztuje 20 tysięcy złotych? No z tym, że w kredycie 4 razy 25. To znaczy oni myślą, że my nie kumamy, o co chodzi z tą ceną? Że ja sobie pomyślę, że ten samochód kosztuje 20 tysięcy i jak przyjdę do salonu, to oni mi powiedzą, wie pan, no tak, ale to jest 20 tysięcy, z tym, że w takim kredycie 4 razy 25, czyli tak naprawdę ten samochód kosztuje 80. A ja powiem tak, aha, a to nie zrozumiałem, ale to trudno już, jak jestem. No szok. Człowiek jest istotą myślącą. Pamiętajmy o tym, że ludzie, którzy nas otaczają, którzy z nami pracują, czerpią z tego, jakimi ludźmi my jesteśmy. Patrzą na to, jak się zachowujemy, co mówimy, jak traktujemy innych ludzi. Jeżeli zależy nam na tym, jeżeli zależy nam na czymś więcej niż na sprzedaży słodzonej wody, to wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Dziękuję.